A co gdyby zrobić wielkie zawody naczelników? Witam was w nowym odcinku i zapraszam do oglądania. Ale o co chodzi w wielkich zawodach naczelników, moi drodzy? Dwie drużyny złożone ze mnie, jak i z was, będą potykać się o miano najlepszego orka na arenie. Drużyna czerwona, składająca się oczywiście z moich naczelników, jak i drużyna niebieska, składająca się z waszych naczelników. Wszystko po to, żeby ustalić, kto jest lepszy. Wszystko po to, żeby udowodnić, że moi widzowie potrafią składać dobrych orków i zasługują na miano prawdziwych gigaczadów. Dobrze, ale zanim jeszcze zaczniemy, pokrótce. Mamy dwie drużyny, tak jak powiedziałem, czerwoną i niebieską. W czerwonej jestem ja, w niebieskiej jesteście wy. I każda z drużyn za wygrany pojedynek dostaje jeden punkt. I w ten sposób zobaczymy sobie, kto ma lepszych naczelników, czy ja, czy wy. Oczywiście wydarzenie będzie długie, więc podzielimy je sobie na kilka odcinków. Tym bardziej zachęcam was do pisania swoich ników w komentarzach. Na zwycięzców oczywiście czeka chwała i splendor, a my nie przedłużajmy i zaczynajmy naszą zabawę! A, PS, jak coś, wrzucam całe pojedynki, żeby nie było, że coś tnę albo wycinam. I dobra, żeby nie było, ja wam pokazuję mojego naczelnika, tak wygląda. Znacie go z poprzednich odcinków, jest to Nekromanta. Mój ulubiony naczelnik do tej pory, nie miałem chyba lepszego. Tutaj macie jego wszystkie statystyki. Oczywiście kolega jest bez szans, jest nekromantą, więc ha, 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 ha. Wściekłości jakoś dużo nie ma i kilka odporności. Dobra. I tutaj macie jeszcze słabość. I teraz jestem ciekawy, jakich wy naczelników posiadacie w swoich fortach. Nie sprawdzałem tego wcześniej, jadę na żywioł. Fajnie by było, gdybyście mieli niescheatowanych orków. Na pierwszy ogień idzie Ardentis. I co ty masz, Ardentis? Zaraz zobaczymy. Kolega z dodatku. No proszę bardzo. I to jeszcze Dzikus. Jest prawie, że on oszalał. Jak? Dobrze, moi drodzy. Walka. O, chłopaki, nie powinni mieć tutaj większych problemów. Tutaj przeciwnik na pewno będzie miał większe problemy, bo musi się pozbyć dodatkowo ologów na mapie, ale mój naczelnik nie atakuje go jeszcze. O, coś zrobił jednak, ale tylko go przerzucił. Nic dodatkowo. Naczelnik Ardentisa próbuje atakować. Raz za razem. Jakaś główka nawet wleci. Proszę bardzo, jeszcze podpalenie sytuacji. Pięknie idzie, ale widzę, że naczelnik Ardentisa... Ojojoj, już zaczyna padać. Jak to? No nie mów, że tak szybko Ardentis z tobą pójdzie. Fajnie by było też, jakbyście na następne odcinki przygotowali sobie jakichś fajnych naczelników. Tylko mówię, nie szczytowanych wrzucamy, tak? Dawaj, Ardentis, zadaj chociaż jakieś obrażenia. Dawaj! Nie, no coś tam spadło tego paska. I dobicie. No to Ardentis idzie... do piachu, że tak powiem. Haha, jeszcze kuszą w twarz. O! No to krwawo się zaczyna, moi drodzy. Pora na kolejnego uczestnika. Pasmo zwycięstw? Jeden dla mnie. I chciałem wybrać kaczora, ale niestety nie wiem, który kaczor to jest nasz kaczor. Także kaczor, fajnie by było, gdybyś napisał pod odcinkiem, który to jesteś ty i w następnym oczywiście wybierzemy ciebie. Albo wiecie co? Piszcie niki i nazwy swoich naczelników. Wtedy będzie łatwiej. Dobra, widzimy się po małym cięciu. Niestety Burtek nie przetrwał, ale wrzucę wam tutaj jeszcze raz tą samą walkę. Także Burtku, zapraszam jeszcze raz. Burtek posiada fajnego Jukmana, płonącego, który wygląda jak z dodatku Zetaliel. Może być ciekawie. Także mój naczelniku, walcz z nim! Fajne to jest to, że Burtek jednak posiada jakichś dodatkowych orków, czyli jego naczelnik nie jest osamotniony, ale próbuje walczyć. Już pierwsze obrażenie prawie zjada mu połowę życia. O, mój naczelnik się skupił na jego pionasach, więc jest fajnie. Ale ologowie już nie zostawiają samego Burtka, więc Burtek też dostaje obrażenia od ologów. Czemu on nie walczy? On stoi po prostu. Burtek, czemu twój naczelnik nie walczy? Halo! Mój też zbiera cięgi, że tak powiem. Obydwoje stoją, nie wiedzą, co mają zrobić. Chyba agro mają na sobie, a nie mogą jakby do siebie dojść. Czekaj, czekaj, Burtek próbuje przebiec. Burtek, biegnij! Nie machaj, dzidom, tylko rzucaj! Bo mój zabójca tutaj praktycznie nie dostaje żadnych obrażeń, jest tak wybustowany. Dawaj, Burtek! Musisz to wygrać. Oni będą go przesuwać. Nie, dobra, dobieg. Myślałem, że będą go cały czas przesuwać po mapie. Jego ten, obrońcy cały czas przesuwają mojego po mapie, co jest? On w ogóle nie atakuje, patrzcie to. Oni są do siebie dosuwani wręcz. Halo, co tu się dzieje? Czy oni do siebie w końcu dotrą? O, Burtek zadał w końcu jakiś cios. Ale dostał jeszcze starczy. Dobra, chłopaki w końcu mają agro na sobie. Jest, mogli do siebie dojść.
W końcu coś się fajnego dzieje w tej walce. Halo, halo! Burtek krzyczy na swojego oponenta. Dajesz, Burtek! Mój leje swojego nawet. Nie, no nie mogę. Oj, 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 to chyba będzie już koniec Burtka. Uj, 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 uj. Tak, to jest już koniec Burtka. Piękny przytulas. Dziwna pozycja jak na wykończenie, aż mu głowa eksploduje z tego. Nie, naprawdę pozycja była zacna. Tego by się dało nawet fajną tapetę wyciągnąć tak w ogóle. No i niestety Burtek także nie podołał. Tak jak widzicie, mówiłem, pasmo zwycięstw jest 3. Niestety miałem mały optopik z mikrofonem podczas drugiej walki. Także no Burtku, twoja walka była powtórzona. Dobrze. Dobra, pora na ostatniego oponenta dzisiejszego odcinka, jakim jest Rafi SD. Rafi posiada trującego dowódcę grabieży. Może być ciekawie. Mam nadzieję, że nie jest szczytowany. Przechodzimy do pojedynku. Arkaius Architekt, czyli strzelam, że to jest albo ork z dodatku z Erdalier, albo jakiś olok. No i się nie myliłem. Mamy naszego architekta z dodatku, proszę państwa. To będzie niewyrównany pojedynek zapewne. Pięknie od razu wjechał olok. Patrz, nie pierdzieli się. Może będzie pierwszy punkt w końcu dla drużyny niebieskiej. Chyba, że znowu będzie trzeci dla mnie, dla drużyny czerwonej, ale to wtedy zachęcam was do wrzucania mocniejszych naczelników. I kolejny odcinek nakręcimy sobie na pustyni. Dobrze, jak widzę, znowu chłopaki zebrali agro na siebie, ale no żaden nie może dojść przez swoje bandy, tak? Tutaj ologowie moi odpychają ologa Burtka, tylko Rafiego cały czas. A za to jego banda wojowników bije mojego naczelnika cały czas po plecach. Boże, aż zaschło mi w gardle. Chłopaki i tak przez chwilę do siebie nie dojdą, bo i tak zebrali agro na siebie. To jest dziwne, że olog nie bije ologa, ale mój naczelnik cały czas ma agro na twoim naczelniku. Jezu, toś oni wszystkich wybiją wokół. Halo, niech ktoś powstrzyma tych ologów. Ty, ciekawy jestem, czy ologowie sami by go zbili. Znaczy, o, w końcu Rafi się zdenerwował i uderzył. Rafi, uderzaj. O, przechodzimy z kamerą na mojego naczelnika. Oczywiście ten jak zwykle stoi i zbiera wszystkie baty. O, chłopaki się odkryli. Może będzie w końcu jakieś uderzenie. W końcu jakiś cios zostaje wykonany od początku walki. Została nam niecała minuta. Jestem ciekawy, czy ta walka się w ogóle rozwiąże. Jeżeli się nie rozwiąże i któryś z orków nie zginie, powtórzymy ją. Bo nie możemy oczywiście zostawić żadnego remisu. Jeden z ologów padł, więc powinno być łatwiej. Czy mój naczelnik już w końcu do niego doszedł? Nie, nadal jest blokowany przez kolejnego ologa. Dobra, padł olog. Boże kochany, jednym ciosem prawie zbił mu całe życie. Co jest Rafi? Jakim cudem twój olog takie baty zebrał? Halo? Proszę, panie obrońco mój. Proszę tutaj zakończyć pojedynek. Masz 40 sekund. Chyba, że Rafi go jakoś zakończy. Ty, dostał cios, ale nie zginął. Proszę bardzo, Rafi jeszcze stara się walczyć. Cały czas. Wow. Niesamowite. Ale niestety nie podołał. Także ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. A ja kończę z wynikiem 3-0 dla mojej drużyny. Czyli podsumujmy, czerwoni 3 punkty, niebiescy 0. Widzimy się następnym razem na mapie pustynnej. I oczywiście z innym moim naczelnikiem, żeby nie było, że ja cały czas rzucam tego samego. No chyba, że ktoś będzie chciał się zmierzyć cały czas z tym naczelnikiem, wystarczy, że napiszecie w komentarzu. Dzięki za uwagę, na razie, cześć, bum!